chłopaków z województwa pomorskiego. Słuchajcie, fajnie bezka druga, śląska, jednak się nie udało. Ja tak sobie oglądałem ten mecz z Tenickim, jak było temu zagrać. Znaczy mi te zawody, gdyby to się udało wam wygrać, to pewnie MVP byś dostał. Nie dość, że rzuciłeś ile punktów? 23 punkty zbiórek? Mało i dobrze zagrałeś w obronie, bo ukryłeś kogo? Szóstkę kryłeś, czyli Franciszka. Franciszek zrobił 8 punktów jak MVP, czyli jest to potencjał. Chciałem zapukać drzwi. Żeby było dobrze słychać, jest w tobie potencjał. I ta porażka nie oznacza, że nie zamienicie pierwszego miejsca, bo wygląda sytuacja jak w tabeli. No, że jutro, jeżeli teraz Kopinaczkę wygra ze Śląskiem, to jest układ trikowy, a mamy najwięcej punktów przewagi. Bo jeszcze wysoko wygrali z Kijowskim Pomorskim, to mam to rozumieć, że jutro przyjdziecie na pierwszy mecz o 9 kibicować Kujawsko-Pomorskim? Jak się uda obudzić, to tak. No ale na siadanie musicie stać. Śląskie, ale tak na wasze piętro raczej chyba po kołona Kujawsko-Pomorskie. Choć Kujawsko-Pomorskie zrobią niespodziankę, wyglądało na Wielkopolskie. Także, że jeszcze może zaskoczyć, nie? A wiadomo, że na turnieju czasami jeden mecz nie wychodzi. A województwo śląskie no wtedy wszystko wygrywa, stety, nie niestety, tylko stety. Wygrali także w Ostrowie na turnieju, ja jestem z tego oczywiście dumny, szczęśliwy. I teraz mam pytanie do Bartka, a Monko, bo byłem na dywizji B, bo jakbyś nie przeszedł do ASEKu, to byś reprezentował Warmię Mazury, tak? I miałem taką opinię, że gdybyś był Warmię Mazura, to taka droga troszkę lepiej wypadła. Kto wie, czy nie była w czwórce. Ale coś jest, widzę, że to nie jest ten Bartosz Bońko, który grał w MDMF-a. Czy ty się zgodzisz ze mną, że tam byłeś takim liderem, tam zdobywałeś, a tu jest kadra i się cieszy idzie, co masz troszkę na sprawy, nie wiedzieć dlaczego tutaj wygląda. No tak, tutaj z chłopakami grałem piłką, no tam tak ten trener na każdym. Tam trener mi mówił, żebym wiedział, to byś tam. A ty musisz się dzielić piłką. I tego tak nie widać. Sam widziałem się w tym meczu ze Śląskiem, chyba Bartek nie wszedł w ostatniej kwarcie. Wszedł na chwilę chyba. Nie wszedł. Nie. Czyli tutaj Bartek jeszcze nie jest w tej formie, ale myślę, że do marca to się rozkręci, że będzie już naprawdę ty Bartek Bońko, jak był w Ełku, albo przynajmniej albo lepszy. Obydwa reprezentujecie ASEKu. To też jest rywalizacja u was ASEKu. Jeszcze macie tego wysokiego. ASEKO jest teraz największą siłą na Pomorzu. No tak, znaczy no jak na razie to my i no generalnie chęci, bo są dwie kobiety. A dlaczego ASEKO idzie na tym znaczy tylko jedno musieliście jeszcze. No aha, w tym składzie no to nie jeszcze, ale no idziemy na Egla, ten co chyba. No to z kadru idziecie. Ale nie. A z ASEKO też? Ale to trener nie znamy, żebyśmy no dwa mecze najprawdopodobniej gramy w ASEKO, a jeden. Czyli macie tego grane troszeczkę. A sam tutaj waszym zdaniem, która kadra zawiodła, a która się wspomni, pokazała, która jest mocna, czy... No, moim zdaniem tylko polski strasznie słabo wypadł, bo trzy porażki z rady. Mało kiedy się to zdarza, ale... Potem to było rok temu, to... No ale wiecie, finały są finałami, tutaj gramy tylko rozstawienie. Siemaneczko, Łodeczko! Teraz nie wiadomo, wszystko zależy od Kujawsko-Pomorskiego, na które miejsce traficie, bo jak Kujawsko-Pomorskie trafi, to będziecie w grupie z Mazowszem. No, to wcale grałeś... nie jest tak, że nawet jeżeli zajmiemy drugie miejsce, to później w finale będziemy mieli. Tak, ja wam dobrze powiedział, ale z Mazowszem będziecie mieli okazję się zrewanżować za tym w Radomiu. Będziecie większą siłą na finały już. I też nie było, też znowu nie było Krzysztof, bo on ma też a dzisiaj nie ma na niebieskim tylko teraz pytanie, ile województwo pomorskie zabierze chłopaków do na Śląsk? Bo zazwyczaj bierze no trener chce wziąć 15, ale jeszcze zobaczymy. Zobaczycie, co się będzie dalej. No to po
zbliżamy się ku święta, spędzacie, gdzie wjeżdżacie, ty do Ełku wracasz, możesz teraz kogoś pozdrowić, jak masz okazję. No, pozdrawiam cały Ełk i moją całą rodzinę. Cały Ełk, wszystkich obywateli Ełku. No dobrze. A ty kogo byś chciał pozdrowić? No, całą Gdynię, nie? No, w sensie drużynę jakoś tylko... Dobra, jak ktoś tak pokazuje, to jest Tomka Filip. O, jak miło. Filipę, chodź do nas, też dostałem MVP, Tomek. Ty jesteś z tego co wiem rok młodszy, nie? Moja, ale jestem 2007. Wiesz ilu tu chłopaków gra z rocznika 2007 na tym turnieju? Nie. Bardzo mało, 5 było. No, ja tak się zastanawiam, bo ja dałem wyróżnienie na turnieju w Radomiu chłopakowi z 2700, Kenigowi z Ogi bardzo fajnie grała, to bym się teraz zastanawiał, czy takie wyróżnienie dać ciebie, czy na przykład Łazarkowi. Wiem. To jeszcze zobaczymy, jak zagrasz ten. Jak znajdzie się czas, to też takie wyróżnienie zrobimy. Znaczy, chyba tutaj fajny obieg, nie? Ale nie wszyscy mogą do czego, nie wszyscy się tak bardzo... Bo niektórzy mają, wiesz, dalej, ale czy się, że jest pomoże, czy ogólnie? Bo może, nie wszyscy sobie mają. No, nie chcę się. A rodzice dużo przyjechał, podbudowuje was, że rodzice są nowi. Myślę, że pojadę na Śląsk, tak daleko przez całą Polskę. Pojadę. Zapraszamy. I na Ebrę pojadę. I wszystkiego dobrego. Oglądajcie jutro ostatni mecz na Filiku. Gracie z Zachodnim Pomorskim. Z nami Filipek, Mojko i Sterlicki. Tylko ty jesteś Asekom? Nie, on jest Kolbuta. Też popatrzę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.